Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek z Car Mechanic Simulator. Proszę Państwa, po latach tak naprawdę wróciłem do tej gry, a to za sprawą live'a, który się ostatnio odbył, gdzie wraz z Shepardem naprawialiśmy właśnie tutaj samochody i dalej stwierdzam, że ta gra jest po prostu świetna. No, giga mi się podoba. Jest mega po prostu przyjemna, chillerka, utopia. Taki samochód zgarnęliśmy, powiem wam, już w shopie za, nie wiem, za jakieś drobne dosłownie. Udało nam się go zgarnąć i powiem wam, że dosłownie oprócz, wiadomo, tej głównej tutaj ośki, karoserii czy czegoś, to wymieniliśmy dosłownie resztę całą części, czyli te wszystkie drzwi, jakieś reflektory, zderzaki, dosłownie siedzenia, daliśmy kierownicę z GT40 Forda do tego Tajfuna, daliśmy nowe całe koła, wszystko, no cały dół, cały silnik od nowa zrekonstruowaliśmy w tym samochodzie, całe zawieszenie, wszystko po prostu jest nówka funkiel nieśmigana, proszę Państwa. I ten samochodzik pójdzie na parking zapewne w tym momencie, bo nie mamy co z nim za bardzo zrobić. On pójdzie na sprzedaż też zapewne dla jakichś klientów, którzy będą chcieli to zgarnąć, tylko wolałbym mieć lakiernię, żeby mu jakiś kolor jeszcze jeden nadać, nie? I żeby wszystko było fajnie. Oczywiście ja przypomnę tylko, jeżeli odcinek z tej gry wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzach pod filmem. Oczywiście wpaść na Instagrama, fanpage'a, zostawić subka, no i na G2 z linku podanego w opisie pod filmem. I proszę Państwa, w ogóle co się zdziwiłem, jak wszedłem znowu do gierki. Kiedyś się robiło tak, że przychodził do was gość z takim samochodem, no i robiliście mu samochód, a przy okazji można było mu, wiecie, jak typowy Polak mechanik, można było mu zabrać kilka lepszych części i wstawić trochę gorszych. I to działało. No i teraz nie działa, bo tak, wiecie, dla po prostu przypomnienia sobie tutaj jak się montowało te samochody, no rozebrałem cały ten samochód, jeżeli chodzi o zawieszenie, tam dół, wszystko. I kurczę, naprawiłem go i dostaję taką informację, kiedy chcę zakończyć zadanie, że auto jest w gorszym stanie niż przed przyjęciem do garażu. Ale no, no dawałem niby wszystko na co najmniej poziomie 52%. Ja nie mam pojęcia, co w tym momencie w tym samochodzie jest gorsze, jeżeli o to chodzi. No nie mam bladego pojęcia, może nie wiem, może wy ludzie wiecie. Możecie sobie tak na chwilę spojrzeć. Teoretycznie wygląda, jakby wszystko miało być ok. Możemy mu zrobić taką podstawową, jakby podstawowy przegląd, możemy mu zrobić. Teraz muszę sobie przypomnieć, to było chyba tak, tak. Możemy mu zrobić podstawowy jeszcze przegląd, zobaczymy, może jednak coś ma poniżej tych 52%, nie? Ten samochód jeździł teoretycznie. Dobra, tak, ten nie ma. Sprawdzamy wszystko, co się da w tym momencie. Możemy go wziąć też na przegląd. W ogóle też tak sobie przypomniałem od razu, powiem wam, że ja będę musiał zrobić swój pierwszy przegląd w życiu w tym roku. I kurczę, jest to dla mnie, no takie, wiecie, troszeczkę stresujące. Zawsze jak się coś pierwszy raz robi, to jest taka lekka stresuwa. Będę musiał z motocyklem na przegląd pojechać. I mnie zastanawia, jak to w ogóle działa, że ja tam zostawiam im ten motocykl, oni sobie go przeglądają? Nie wiem, kompletnie nie wiem. Jak tutaj samochodem, wiecie, wjeżdżacie na kanał, to jak z motocyklem, co? Co można z motocyklem zrobić? Jak go na przegląd? Jak to przegląd motocykla wygląda? Będę musiał sobie jakiś filmik zobaczyć może na YouTubie. Jeżeli coś wiecie, to też śmiało piszcie w komentarzach. Jeżeli w ogóle byście chcieli więcej może Car Mechanica, to też dajcie znać, to ja bym go bardzo chętnie jeszcze porobił. No okej, mamy już więcej informacji o tym pojeździe. Szkoda, że tu się nam coś nie pojawia, jeżeli o to chodzi. Ale możemy wziąć ten samochód jeszcze w takim razie na ścieżkę diagnostyczną, ponieważ ją tutaj posiadamy. Ona chyba znajdowała się tutaj, proszę bardzo, tak, weźmiemy go na ścieżkę diagnostyczną, może się okaże, że jednak coś naprawdę jest nie tak. Dobra, robimy ścieżkę, gaz. On ma jakiś problem z zapaleniem w ogóle. Dobra, wsteczny. Dobra, gaz. No przecież tak motocyklem nie zrobię na ścieżce diagnostycznej, nie? Dobra, przednie hamulce, tylne zawieszenie. Przednie zawieszenie.
Dobra, i co? Dostaniemy... O Jezu! Ale trzęsie! Co to robi w ogóle? Wiedź tylnymi kołami na tester zawieszenia, okej. Tak porusza tym samochodem, tak... No nieźle. Czy to są te takie kółeczka, co się kręcą jakieś? 50? No patrzcie na to! Nie wiem, może ta jedna tuleja, może tarcza hamulcowa wentylowana ma 52% i kurczę... No nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy, co w tym samochodzie nie pasuje, bo teoretycznie wszystko, co jest na w okolicach tych 52%, powinno być ok z tym pojazdem. Przestawiamy go w takim razie na, no nie wiem, na podnośnik go dajmy, albo pod wejście B. Dobrze, mamy duży garaż i mamy trochę miejsc na te samochody. No ale no to jest bez kitu jakiś taki przypał, troszeczkę bym chciał powiedzieć. Kompletnie nie wiemy, co jest nie tak z tym samochodem. Tryb przeglądu, no sprawdziliśmy dosłownie prawie wszystko, a silnika nie rozbierałem. Może nie wiem, może jednak tam jakaś 52, no nie działa. Dobra, pokażę wam go jeszcze w takim razie, ludzie, przestawimy go na podnośnik B. Mówię, może właśnie wy, ludzie, będziecie wiedzieli, o co chodzi z tym samochodem, dlatego postawię go na podnośnik, dupniemy go na górę i ten, i będziecie wiedzieli, o co chodzi. To jest samochód zagadka w tym momencie, co w nim się nie zgadza. A ja odbiorę sobie telefon i weźmiemy jakieś nowe zamówienie z samochodem. Co musimy zrobić? Mam jakieś Mayena. Naprawa częściami o stanie 100%. Ja dypia. To znowu ja, ostatni zakup nie był najbardziej udany. A on chce jakieś rzeczy. Jakiś problem z hamulcami, głośny wydech. No to w sumie na górę go ściągniemy, ściągniemy koła. To jest łatwe zlecenie moim zdaniem w tym locie. DLC Dodge Challenger. O ju dupia, auto jest głośne, coś trzęsie w skrzyni. Nie, 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 nie. Ja nie chcę skrzyni biegów teraz robić. O my god, skrzyni. Nie, nie, nie. Łatwe, łatwe. Ale fajny. Dobra, bierzemy tego. To będzie łatwe zadanie. To musi być łatwy przegląd jakiś dzisiaj do zrobienia, po prostu. Łatwy samochodzik do ogarnięcia. Od razu go wrzucimy, ludzie, na tego. Wrzućmy go sobie na podnośnik, żeby nie było. Załączmy sobie. Dobra, świetnie. Dobra, sprawdźmy za ten czas jeszcze ten samochodzik, jeżeli chodzi tutaj o zawieszenie i o dolną sferę. Montaż części, tryb badania. Czy widzicie, co tu jest nie tak z tym? Czy coś wam się tu nie zgadza? Jeżeli tak, sobie to sprawdzamy. Może tutaj coś... Co może być nie tak? Wygląda wszystko w miarę okej, nie? W miarę legitnie wszystko wygląda. Tutaj sprawdzimy sobie jeszcze to w trybie badania. Nie wiem, tutaj coś może... No ta jedna, nie wiem, jedna tuleja była jakaś teoretycznie na poziomie 52%, ale zdaje mi się, że 52% to akurat nie tu jest... No tak jak zresztą było pokazane, 52% jest całkiem okej. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, ludzie, co jest nie tak z tym samochodem, ale my robimy inny. My robimy samochód dla klienta teraz. No tamten też był dla klienta, ale no cóż. Stan części ogólnie jest bardzo dobry stan, jeżeli chodzi o ten samochód. Jakiś problem z hamulcami i głośny wydech. Możemy w takim razie przeprowadzić sobie wykaz ogólny stan silnika, części głowica, bloki, tłoki związanych z paliwem. Zbadasz stan opon. Okej, sprawdźmy sobie to. Ja już widzę, że tam chyba jakieś klocki będą do wymiany. O kurde, tutaj widzę jedną rzecz taką zardzewiałą i mi się ona nie podoba. O nie. Widzicie to, co ja widzę, co tu jest zardzewiałego, nie? O nie. O nie, ja czuję. Ja już to czuję troszeczkę. O kurde, ja to czuję, czat. Dobra, sprawdzamy wszystko, co się da po prostu na start. Możemy go w sumie wziąć na ścieżkę diagnostyczną. To jest, wydaje mi się, że idealne miejsce, w sensie ścieżka diagnostyczna, żeby taki samochód przebadać, nie? Żeby sprawdzić, co jest nie tak z hamulcami.
Okej. Tutaj blok silnika. Czekajcie, jeszcze możemy skaner OBD użyć. Będzie 0, 25, 50, 75 i 100. Nie, 50, 75 i 100 po prostu, od razu, od razu. Okej, okay, co jest nie tak? Cewka zapłonowa niby... Co to jest? Kolektor wydechowy, ludzie. O nie, ten ja widzę ten kolektor wydechowy, nie wiem czy wy widzicie. Kolektor wydechowy mi się wydaje, że jest do pilzna. Nie chciałbym, żeby tak właśnie było, ale... Ale mam takie wrażenie, że to trzeba będzie kolektor wydechowy wymienić. Dobra, no zrobimy. Ja jestem dobry pan mechanik, ja to ogarnę. Ścieżka diagnostyczna, zaczynamy w takim razie. Jedziemy, pyk, gaz, hamulec wsteczny. Okej, okay. Przednie hamulce, już widzimy, że jest coś nie tak w jednym z nich. Dobra, hamulec. O, tylne, dwa tylne, jeden przedni. To ta łatwiejsza część roboty będzie zapewne. Dobra, zawieszenie jeszcze jest sprawdzane. Z zawieszeniem chyba jest wszystko ok. Przynajmniej miało być ok. Podjeżdżamy tu, jeszcze zawieszenie sprawdzamy. I miejmy nadzieję, że będzie wszystko git gut. Ogólnie też tak sprawdzaliśmy, ile... O, tarcza hamulcowa, zacisk hamulca, zacisk, klocki, tarcza i zacisk. Ojojoj, amigo, amigo. Mi amore. Dobra, przestaw samochód. Podnośnij ga. Ale ja czuję kolektor. Czuję ten kolektor, ludzie, naprawdę. Czuję, to miało być szybsze zlecenie niż kolektor. Że do kolektora się teraz dostać. Dobra, tu mamy wszystko, co jest związane z tymi hamulcami. Ale głośny wydech. To głośny wydech. Żeby dostać się do tego kolektora, prawdopodobnie będziemy musieli naprawdę się sporo. Musimy to... Chociaż nie, czekajcie, tu jest osłona kolektora. Może będzie szybko. Dobra, można zbadać po zdemontowaniu. Demontaż części. A, okej, okay, dobra. Kolektor można szybko jednak wyjąć. Ale już widzimy, co jest do wyjęcia. Dwie części już mamy tutaj. Aktualnie kolektor dokładnie i rura wydechowa początkowa. A, i widzimy trzecią część. Dobra, najsik. Kolektor tak naprawdę. Czy będziemy mieli jakiś kolektor nowy? W sumie nie wiem, układ wdechowy. Dobra, to tak, wyjmujemy tłumik środkowy od razu. To jest Boże, no brainer. Rura wdechowa początkowa. I mamy wszystko, jeżeli chodzi o ten pojazd. Zeskanowane już, że tak powiem. Także tłumik środkowy. Jakie tu części muszą być? Przepraszam. Części poziom 78 co najmniej. Także możemy montaż części, tłumik środkowy 78, no mamy jakieś 100%, także damy od razu nowiuteńki. Rura wydechowa początkowa, nie mamy takiej, ale możemy kupić od razu. Zróbmy to od razu. Rura początkowa wydechowa, proszę was bardzo, cyk. Od razu to kupujemy. A ten kolektor cały. Kolektor wydechowy, dolotowy, wydechowy. Tu był chyba zwykły wydechowy, nie? Dobra, to później to kupimy, ludzie. Teraz tak, zdejmujemy. Demontaż części oczywiście. Proszę bardzo, szybko zdejmujemy koło. Zacisk hamulca tu jest na pewno do wymiany. Jest chyba tylko zacisk do wymiany, czy... No, wygląda jakby tylko był zacisk do wymiany. Zacisk hamulca oczywiście jakiś mamy. Oddamy nawet ten 90 parę procent. Tutaj damy też 91. No, musiało być te 78, nie? Więc... Dobra, to zakładamy od razu. Jego wszystko, pyk. Jedna część gotowa. Możemy w ogóle odznaczyć od razu ten zacisk oraz te dwie części. O nie, czyli jednak. Dobra, czy je... Ajajaj, pośpieszyłem się, ludzie. Czy jednak jeszcze będziemy mieli oprócz zacisku do wyjmowania też... Dawaj to, dawaj te klocki hamulcowe. 12% one wyglądały naprawdę dobre.
W sensie nie wyglądały na takie, jakie były. Dobra, ale tu damy od razu, to będzie git. Pyk 91. Dobra. Mamy to i Felgaloc wraca na miejsce. Okej, okay, jedna rzecz zrobiona. Świetnie, i tu możemy odznaczyć klocki hamulcowe. Teraz zajmijmy się z drugiej strony całkowicie. Demontaż części oczywiście. Pyk. Oj, ten zacisk. O Jezusku, ale brzydki zacisk. Klocki hamulcowe, klocki są git. Zacisk był brzydki. Tu mamy dwie rzeczy, także tarcza hamulcowa jest do wrzucenia. Nówka sztuka, klocki hamulcowe takie jak miał przed chwilą i zacisk hamulca też nowiutki dostanie. Tłoczek zacisku hamulca. Wszędzie ja mogę dawać ten 91%? Czy to się zacięło, czy co? Opona, proszę bardzo. Okej. Ta część roboty wykonana i jeszcze bodajże z przodu. No i później kolektor, wiadomo. To ten kolektor na sam koniec. Dobra, to tu zdejmujemy. Felgaloc. Dobra. Oj, no. No i zacisk, tarcza wentylowana jeszcze. Dokładnie. I pyk. I dajemy... Aj, nie mam żadnej nowej. Tarcza wentylowana. Kupmy sobie ze dwie na przyszłość. To się zawsze przydaje, szczerze powiedziawszy. W połowie przypadków i tak musimy jakąś tarczę, czy właśnie klocki, czy zaciski dać. Klocki były w porządku, zaciski muszę dać nowe. Widzicie zresztą, z jakich ja zacisków korzystam w tym momencie. Nowiutkich, prosto z salonu. Okej, okay, no i to będzie szybkie zlecenie, szczerze powiedziawszy. To wyjdzie szybkie zlecenie. Jednak już się bałem przez ten kolektor. Myślałem, że z kolektorem nam dłużej zejdzie. Kolektor wydechowy, po prostu, nie? Potrzebujemy chyba kolektor wydechowy. Po prostu zwykły. Kupmy i go wrzućmy tutaj. Tyk, montaż, kolektor wydechowy, nowiutki. No i patrzcie, teraz to powinno śmigać. Pyk, 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 pyk. Dokręcamy wszystko, pięknie. I osłona też do dokręcenia, tutaj akurat nie szybko poszło. Patrzcie, jak to teraz ładnie wygląda. No i wszystko chyba tak naprawdę zrobione w tym samochodzie. Z tego co widzę. Także ile dostaniemy? 1000 ponad dolarków. Zakończ zlecenie. Proszę was bardzo, szybkie zlecenie, tak jak mówiłem. No, no bo z tamtymi akurat nie zleceniami jest więcej roboty. Możemy jakieś zacząć jeszcze? Przynajmniej, bo ja wiem, że pewnie nie skończymy, ale zacząć możemy. Może zrobimy właśnie... O Jezu, Bentley Continental GT. Nie mogę wrzucić biegu, zrób przegląd skrzyni biegów. Zmiana biegów jest strasznie toporna. Ajajaj. Dobra, weźmiemy, żeby mieć Bentleya po prostu na serwisie. Muszę mu zrobić zdjęcie od razu. To zawsze tak jest, wiecie, jak macie, przyjeżdżacie do mechanika fajnym samochodem, to on sobie zawsze fotkę zrobi albo się przejedzie. To chyba nie trzeba ukrywać. Tak, kurde, ale byś... Nie wiem, czy te wszystkie samochody muszą być kuźwa rdzą pokryte już? Mogę mu zdjęcie po prostu zrobić. Czekajcie, no. Mógłbym go wziąć na parking teoretycznie i tam mu zrobić zdjęcie, ale to jest za dużo zabawy z tym. Tak myślę. Zrobię mu tu zdjęcie. Ewentualnie najadę sobie na tę szybę. O, patrzcie. Nie najechałem na nic, jest po środku. Ideolo. Dobra, przestawiamy cię od razu na podnośnik. To jest szybka robota. A to będzie szybka robota, czat, ja wam mówię. Kurde, no, ale Bentley jak. Fajnie wygląda. Bentley. O, jaki silnik! Co to jest? Krucyfrux. Dobra, robimy mu wszystkie mierniki, żeby posprawdzać w razie mu wszystko, co się da, żeby mieć taki ogląd sytuacji lepszy w razie w. Tutaj też nie będą najnowsze rzeczy montowane jakby. Dobra. Okej, świetnie. Super, tak, to działa.
Silnik, pamiętajcie, z silnikiem jest najwięcej zabawy i najwięcej problemów po prostu. Jak cały silnik od nowa składacie. Jeszcze wczoraj w sumie jak robiliśmy, czy tam wcześniej, przedwczoraj, jak robiliśmy właśnie ten samochód, to nam się pomyliło, inny silnik zaczęliśmy składać. No i trzeba było zacząć od nowa ze składaniem silnika całego, także... Dobra, jeszcze zrobimy OBD. Weźmy go na ścieżkę, chociaż nie wiem, czy skrzynia biegów nam będzie pokazana. Skrzynię biegów możemy w jakiś sposób zbadać tutaj. Może na torze testowym. Właśnie! Weźmiemy go na tor testowy, ludzie. Bierzemy tego Bentleyaka na tor testowy, bo chciałbym wam jeszcze jedną rzecz pokazać fajną na tym torze testowym. Dobra, bierzemy Bentleya. Chciałbym wam pokazać fajną rzecz. Nawet nie wiedziałem, że to tak wygląda. Może tak nie wyglądało kiedyś. Może tak wygląda w tym momencie, ale są różne kamery, które można po prostu na w pojazdach ustawić. I na przykład jest kamera na Krzysztofa Gonciarza, czyli dosłownie taka, że my sobie jedziemy, a kamera sobie stoi, nie? I mamy przejście. Przyspieszenie też z zawieszenia jest niby, dobra. O, krucji. Ale powiem wam, dobrze działa ten samochodzik. No, mój tato jako mechanik samochodowy, to ja czuję, żeby się przejechał takim samochodzikiem. Dobra, sprawdzamy zawieszenie. Ale rzuca jak na osiedlu, kurde. Nasrane tymi ogranicznikami. Dobra, stówą ponad. Nie udało nam się zatrzymać, niestety. Droga hamowania była zbyt duża. Dobra, ale tu już się zatrzymaliśmy. I sprawdźmy sobie teraz tak, czy coś się dowiedzieliśmy z tego testu. Bo z tych testów też się dowiadujemy rzeczy pewnych, nie? Także to jest też plus tych testów. To nie jest tak, że ja się tylko przejechałem. Patrzcie, skrzynia biegów, tarcza, sprzęgła, docisk, sprzęgła i łożysko. Oczywiście. Także dowiedzieliśmy się akuratnie. Czyli to jest ta rzecz, na której się dowiadujemy potrzebnych nam informacji. Pyk, pyk i pyk. I pyk, czyli mamy cztery rzeczy. Cztery rzeczy do wymiany. To od razu do góry. Od razu podnośnik, to będzie szybkie zlecenie, ludzie. Ja wam mówię, szybciutko. Skrzynia biegów, to weźmiemy wał. Wyciągniemy ten. O, wał napędowy do wyciśnięcia jest. Przede wszystkim. Później wyciągamy skrzynię. Tam jeszcze co jest, rozrusznik. Obok, to jego też wyciągniemy od razu. Nawet nie musimy. Musimy? Czy musimy? Czekajcie, rozrusznik najpierw. Dobra. Tak, i teraz. O nie, bo to... A, dobra, jest drugi wał napędowy. Przepraszam, nie widziałem. Bentleya jeszcze tu nie robiłem. Dobra, pyk. Teraz skrzynia biegów całkowicie do wymiany. To jest V12 w ogóle. No, ładna, ładna. No i tutaj po prostu to co zawsze. Dociski, tarcze i... I pyk, tarcza, sprzęgła. No i teraz tak, kupujemy od razu. Czy możemy montować? Czekajcie, 67%. Tarcza, sprzęgła, nie mam. Tarcza, sprzęgła. Powiem wam, że parę można kupić. One się zawsze przydają. Od razu to i docisk, sprzęgła. Kupimy po trzy wersje, żeby nie było. A budowa sprzęgła V10 to do Jodupia Porsche. Porsche też nie robiłem w tej grze jeszcze. V12 to później będziemy z tą V12 chyba robić. Tarcza sprzęgła, dobra, stóweczka. Docisk sprzęgła, stóweczka. Patrzcie, jakie piękne nowe części dostania, nie takie jakieś uwalone. Łożysko dociskowe, o, tego tu miałem sporo akurat, nie? To już wcześniej dokupiłem. Skrzynia biegów AW12, a nie V12. W12. Okej, okay, tego trochę jest. Do Bentleyaka, skrzynia biegów W12. Okej, okay. To jest to $1700. No to sporo, akurat nie. Ona kosztowała. Pyk, pyk, pyk. Tu nawet nie mamy jakich innych części dać za bardzo, bo do Bentleya musielibyśmy mieć. Jaki to był rozrusznik? To nie był pierwszej świeżości, nie? 67 wystarczy, czyli to był ten rozrusznik. Zapewne, no na pewno nie był 100%, nie ma takiej opcji.
Skrzynia, dokładnie, ta miała 73. No ale widać już te różnice w konstrukcji samochodu do tych, co wcześniej robiłem, chociażby ten drugi wał napędowy, nie? Koks to wygląda. Dobra, tu pyk, pyk, pyk. I będzie już cały tak naprawdę samochód gotowy. I zrobienie Bentleya, powiem wam, bułka z masłem. Także prawdopodobnie stan auta, możemy oddać dochód prawie 10 tysięcy za Bentleya. Dostałem nawet osiągnięcie i myślę, że w tym odcinku, proszę państwa, to było na tyle, jeżeli chodzi o mechanika Hogatego. Także jeżeli chcielibyście więcej odcinków, dajcie znać w komentarzach pod filmem. Ja dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia, cześć!